W targach weźmie udział ponad 800 wystawców, a wśród nich Świdnica. Jest to doskonała okazja do promocji naszego miasta, jak i regionu. W czasie targu zaprezentowane będą świdnickie zabytki oraz nowatorski projekt, który funkcjonuje w naszym mieście od pewnego czasu, mianowicie City Walk. Na targi do Poznania wyjeżdżamy z naszym produktem eksportowym, tak możemy powiedzieć o projekcie City Walk. Turyści w Świdnicy mogą korzystać z audioprzewodników, które w sposób prosty i jednocześnie ciekawe opowiadają o historii miasta i o atrakcjach turystycznych Świdnicy. Oprócz tego mamy makiety miasta, mamy kioski internetowe oraz tablice naprowadzające osoby odwiedzające Świdnicę właśnie do tych najciekawszych miejsc. Ten cały projekt realizowany wspólnie z innymi partnerami z Polski i z Czech chcemy pokazać w Poznaniu. Tam też będziemy się prezentować wspólnie z Gminą Wiejską Świdnica oraz z powiatem, a także z organizacją turystyczną Księstwo Świdnicko-Jaworskie, po to, żeby odwiedzającym targi przedstawić taką kompleksową ofertę, że w Świdnicy i okolicy naprawdę jest co robić. A w regionie jest co zwiedzać. Zabytkowa katedra, Starówka Świdnicka czy Kościół Pokoju to tylko niektóre z atrakcji turystycznych naszego regionu, które najczęściej odwiedzają zagraniczni turyści. To są goście z Niemiec, ale również bardzo dużo mamy Czechów, Austriaków, Szwajcarów, Francuzów, no i oczywiście, co może stanowić pewne zaskoczenie, Japończyków. Grupy Japończyków są bardzo liczne, a to dzięki efektom właśnie pracy reklamowej, realizacjach telewizji japońskiej na temat obiektów UNESCO nie tylko w Polsce tutaj, ale też w Europie. Tego typu targi, jakie odbywają się w Poznaniu, to, że można się na tych targach zaprezentować, jest kolejnym bardzo dobrym przyczynkiem do tego, żeby coraz więcej turystów odwiedzało nasze piękne miasto i przy okazji również Kościół Pokoju, wpisany przecież od 10 lat na listę Światowego Dziedzictwa Zabytków Kultury UNESCO. Świdnica, jeżeli chodzi o walory turystyczne, ma wiele do zaoferowania. Oby na targach, na których będzie je prezentować, udało się je sprzedać.